to jest proces, który rozpoczęliśmy bodaj w 2017 roku, przygotowując program renowacji dla wszystkich epitafiów, które znajdują się na zewnętrznej elewacji kościoła i wewnątrz. I ten program obejmuje 27 sztuk. No tak ambitnie rozłożyliśmy to na długie lata, licząc, że w ciągu jednego roku uda nam się jedną, góra dwie sztuki tych epitafiów przeprowadzić renowację. Realia jakie są, no sprawiły, że do tej pory jakby uporaliśmy się z trzema epitafiami, no a kilka jest, powiedzmy, na takim etapie przygotowawczym do rozpoczęcia pracy. Rozpoczęliśmy w 2017, w 18, 19, 20 udało nam się sukcesywnie pozyskiwać środki. Były to środki głównie tutaj lokalne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za co jesteśmy wdzięczni oczywiście. I były to środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I dzięki tym środkom udało nam się te trzy epitafia poddać no, wymagającej już renowacji, bo to tak naprawdę ostatni dzwonek, żeby cokolwiek z tymi płytami robić, żeby cokolwiek jeszcze z nich dało się odczytać i odtworzyć. Dlatego, że te ubytki już są bardzo zaawansowane. Też musimy ocenić realia. W 2020 roku wybuchła pandemia, a więc te środki przeznaczone na zabytki też były w jakiś sposób ograniczone. Jesteśmy w tej chwili w sytuacji, gdzie w Ukrainie trwa wojna. W związku z tym, no to też w jakiś sposób te środki ogranicza. Natomiast oczywiście musimy to zaakceptować i robić swoje, składać te wnioski każdego roku, tak jak to czynimy. No i czekać, aż pojawi się to światełko w tunelu, które pozwoli na dokończenie tych prac, które już zostały rozpoczęte. No i też wskoczyć jakby na nowo w ten projekt, który ma trwałą kontynuację przez lata.